Gdy sierpień w upały zbywa, lato długo zwykle bywa. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Widokiem wspaniałych dali, które o tej porze zdobią wiele ogrodów, a także coraz częściej tarasów i balkonów. Dalie to rośliny niezwykle różnorodne. Ich kwiaty mogą przybierać przeróżne barwy i przeróżne kształty. Również pokrój tych roślin może być okazały, wysoki, te odmiany najczęściej królują na ozdobnych rabatach, lub niski, karłowy, te odmiany z powodzeniem nadają się do uprawy pojemnikowej. Wszystkie są niezwykle urokliwe. Tym bardziej, że można z nich układać wspaniałe letnie bukiety. Pozostając w temacie roślin balkonowych i tarasowych, warto je o tej porze otoczyć szczególną opieką. Jeżeli mają z nami pozostać do późnej jesieni, w drugiej połowie lata, nadal musimy pamiętać o ich pielęgnacji, zwłaszcza po dłuższym deszczowym okresie. Należy je regularnie ogławiać z przekwitniętych kwiatów, szczególnie tych, co zawiązują nasiona. Należy je także regularnie podlewać, bo nie zawsze deszcz jest w stanie dotrzeć do podłoża w donicy lub nawodnić ją wystarczająco. Należy też pamiętać o nawożeniu, ponieważ opady szybciej wypłukują z ziemi składniki odżywcze. W warzywnikach kontynuujemy zbiory i pielęgnację dojrzewających roślin. Zwróćmy uwagę na pomidory. Sprawdźmy, czy po deszczach na liściach nie pojawiły się niepokojące plamy mogące świadczyć o ataku chorób grzybowych. Jeżeli tak się stanie, należy takie liście usunąć i wykonać opryski wybranym preparatem wzmacniającym lub grzybobójczym. A jeżeli po zbiorach zwalnia nam się miejsce na grządkach, to możemy wysiewać warzywa lub zioła na poplony, między innymi sałatę, roszponkę, rokietę siewną, koper, kapustę chińską i kapustę pekińską. Już niedługo nadejdzie moment sadzenia roślin cebulowych kwitnących wiosną, między innymi tulipanów, narcyzów, hiacyntów, krokusów czy szafirków. Jeżeli chcemy je mieć w ogrodzie lub chcemy powiększyć naszą kolekcję, warto już teraz w wolnej chwili przejrzeć ofertę sklepów ogrodniczych i internetowych, bo ich oferta, liczba gatunków i odmian tych roślin jest przeogromna. W pierwszej kolejności, już w tym miesiącu, możemy sadzić na przykład szachownice, w tym cesarskie korony, krokusy i narcyzy, w tym żonkile. Ich sadzenie kontynuujemy też we wrześniu. Rozpoczynamy również sezon już jesiennego sadzenia bylin, krzewów i drzew, które chcemy zaprosić na dłużej do ogrodu. Często zapominamy, że późne lato i jesień, a nie wiosna, to najlepszy czas na sadzenie roślin w ogrodzie, zaczynając od roślin bardziej wrażliwych na chłody, żeby zdążyły się spokojnie zakorzenić i zadomowić w nowym miejscu przed nadejściem zimy. Żeby im pomóc, można podlać je zaraz po posadzeniu preparatem przyspieszającym wzrost, na przykład takim, który został wyprodukowany w oparciu o unikalną i opatentowaną technologię Fizjoaktywator i który przyspiesza wznowienie wzrostu po posadzeniu. Preparat ten można stosować także do regeneracji systemu korzeniowego trawnika, jeżeli nie prezentuje się dobrze z powodu przesuszeń lub zastoju wody w czasie letnich ulew. Wtedy nanosimy go na darnie za pomocą opryskiwacza. W czasie lata nie zapominajmy o pielęgnacji trawnika, bo to właśnie o tej porze najbardziej doceniamy jego urok i możemy z niego w pełni korzystać. Dbamy o jego podlewanie, jeżeli jest taka potrzeba, i regularne koszenie. Jeżeli darń wyrosła za bardzo z uwagi na częste opady deszczu lub podczas naszej urlopowej nieobecności, to nie należy jej ścinać od razu na wybraną wysokość w 2- lub 3-dniowych odstępach czasu. Podczas koszenia nie powinniśmy skracać trawnika więcej niż o 1/3. Zatem, jeżeli planujemy dłuższy wyjazd wiążący się z naszą dłuższą nieobecnością w ogrodzie i nie mamy robota koszącego, warto skorzystać na przykład z pomocy sąsiadów, którzy wybiorą się na spacer po naszym trawniku z kosiarką. Sierpień to czas nie tylko wakacji i urlopowych wyjazdów, ale również rozmnażania niektórych roślin iglastych przez sadzonki, między innymi żywotników, w tym popularnych tui. Jeżeli chcemy posadzić ich więcej w ogrodzie lub pozyskać kilka niewielkich roślinek do doniczkowych dekoracji, na przykład na czas zimy, należy oderwać kilka bocznych pędów z tak zwaną piętką. Następnie umieszcza się te fragmenty roślin w doniczkach wypełnionych przepuszczalnym podłożem. Można też wspomóc się wybranym środkiem przyspieszającym ukorzenianie. Po deszczowej pogodzie życzymy słonecznego, wspaniałego tygodnia. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.